Dzień dobry. Witajcie w niedzielę 27 grudnia, pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie utrzęka w waszych sercach. Pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia idealnie komponuje się z tymi naszymi dzisiejszymi fragmentami biblijnymi, a szczególnie z tym drugim. Znajdujemy się w takim momencie naszego kalendarza liturgicznego, w którym nasza uwaga skupiona jest na tematyce światła, blasku. Jezus Chrystus, całkowita światłość świata, pojawił się na ziemi. Pamiątka Jego narodzin jest już znów za nami i dzięki niej mogliśmy na nowo przypomnieć sobie, że On przyszedł, by zlikwidować szeroko pojęte mroki ziemskiego lęku. I możemy powiedzieć bardzo podobnie do tego, co napisał apostoł Piotr w swoim liście, że mamy już to słowo prorockie o Jego pierwszym przyjściu potwierdzone. Dlatego warto się uchwycić tego słowa jak zapalonej pochodni, która w każdej napotkanej ciemności swoim niesamowitym blaskiem może ją rozświetlić. Nie wypuszczajmy nigdy tej pochodni ze swoich dłoni. Na przykład, gdy na Twojej drodze pojawi się właśnie jakiś ciemniejszy moment. Albo gdy jakiś grzech spróbuje zniszczyć Twoją relację z Bogiem. Tą pochodnią jest wypełnione proroctwo o przyjściu Jezusa Chrystusa na świat, które niesie ze sobą zbawienne skutki dla człowieka. Tą pochodnią czytamy, że również jest nadzieja, bo błogosławiony mąż, który w Panu pokłada swoją nadzieję. Czy masz dziś ochotę zabrać ze sobą rozpaloną pochodnię świątecznym blaskiem i ruszyć w kolejny etap swojej drogi? Bądźmy tymi, którzy tak robią każdego dnia. Bądźmy tymi błogosławionymi. Amen. Thank you.
westchnął.